Tym razem zaproszę tutaj do mnie panią Małgorzatę Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Pani Małgorzata jest z nami dzisiaj tutaj w studio. Bardzo się cieszę, że pani z nami jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. My w tej części chcemy powiedzieć o tym, dlaczego potrzebujemy zrównoważonej produkcji żywności i zrównoważonego rolnictwa. Liczę na to, że pani nam to w szczegółach wyjaśni, a zatem oddaję pani głos i zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby tej prelekcji wysłuchać, a wrócę do pani po prelekcji z pytaniami. Dziękuję bardzo. Dlaczego potrzebujemy zrównoważonej produkcji żywności? To jest temat, który wpisuje się w dzisiejszą debatę przedstawienia, kto jest ważny w całym łańcuchu odpowiedzialności produkcji za żywność. I zacznę od definicji tak naprawdę rolnictwa zrównoważonego, ponieważ w debacie publicznej pojawia się bardzo dużo informacji. Mamy informacje o rolnictwie zrównoważonym, o rolnictwie ekologicznym, o którym tutaj już moi przedmówcy wspominali. Mówimy o rolnictwie regeneratywnym, o rolnictwie węglowym, ale tak naprawdę czym jest to rolnictwo zrównoważone? I rolnictwo, aby było zrównoważone, musi spełniać trzy cele. Cel środowiskowy, cel ekonomiczny i cel dotyczący akceptacji społecznej. I produkcja ekologiczna, chociaż odgrywa bardzo ważną rolę w transformacji, w tej zielonej transformacji, ona z uwagi na niższą wydajność, na mniejszą skalę, jest oczywiście istotna, ale nie zapewni takiego bezpieczeństwa żywnościowego, o którym teraz wszyscy mówimy. Z drugiej strony rolnictwo konwencjonalne i ten model, który po prostu ma zbyt wysoki koszt środowiskowy, dlatego takim kompromisem jest właśnie rolnictwo zrównoważone, które bierze to, co najlepsze z rolnictwa ekologicznego i to, co mądre, jak na przykład rozwiązania cyfrowe dotyczące rolnictwa konwencjonalnego. Natomiast jeżeli mówimy o żywności zrównoważonej, to jest to produkt, który powstał właśnie w tym modelu rolnictwa. Wspomniałam tutaj już o tych trzech celach: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. I cel środowiskowy, postaram się tutaj pokrótce wyjaśnić, z czym to się wiąże. Produkcja żywności musi być po prostu przyjazna dla środowiska i dla klimatu. Patrzymy na bioróżnorodność, patrzymy na regenerację gleby, oszczędzamy emisyjność i również zasoby wodne. Jeśli chodzi o społeczeństwo, to powstaje tutaj pytanie, czego my jako konsumenci potrzebujemy i stawiamy na produkty, które są wyprodukowane z poszanowaniem dla środowiska i klimatu i takich byśmy chcieli też produktów przy półce sklepowej. Natomiast trzeba tutaj też pamiętać o tym, że te produkty muszą być również u rolnika w taki sposób wyprodukowane, żeby szanować lokalne społeczności oraz żeby to wszystko odbywało się zgodnie z prawem. No i oczywiście ten element ekonomiczny, czyli opłacalność produkcji. Rolnictwo jest tak jak każdy biznes, musi się po prostu opłacać. Kilka przykładów, dlaczego tak naprawdę potrzebujemy tej zrównoważonej produkcji żywności. Z jednej strony mamy zmiany klimatyczne, a z drugiej strony mamy rolnictwo jako narzędzie łagodzenia zmian klimatu. Czyli wszelkie susze, powodzie, kwestia emisji gazów cieplarnianych, to są kwestie, gdzie można powiedzieć, że rolnictwo jest ofiarą tych zmian klimatycznych. Natomiast mamy możliwości gleby wychwytywania i magazynowania węgla. W związku z tym tutaj możemy w taki sposób prowadzić nasze gospodarstwo, aby mieć w ręku tak naprawdę narzędzie, które łagodzi te zmiany klimatu. Warto tutaj wspomnieć też o tych zmianach społecznych, o zrównoważonej żywności. Tak jak wspomniałam, potrzebujemy zaspokoić trochę nasze sumienie i potrzebujemy też takich produktów, aby one były wyprodukowane z poszanowaniem dla klimatu i środowiska. Cele polityczne i biznesowe. Mamy Europejski Zielony Ład i ambicje związane ze strategiami od pola do stołu i na rzecz bioróżnorodności oraz cele klimatyczne firm. Również biznes w swoich strategiach już ustawia cele klimatyczne, w związku z tym we współpracy z dostawcami też można zauważyć już jakby jakie są oczekiwania i na jakim poziomie te cele klimatyczne są istotne. Opłacalność,
czyli optymalizacja produkcji rolniczej, bycie konkurencyjnym, ale też taka produkcja, aby długoterminowo zapewnić finansowanie takiego gospodarstwa. Ale nie tylko jakby takie cele polityczne są tutaj i środowiskowe ważne, mówimy też o bezpieczeństwie żywnościowym, chociażby z punktu widzenia demograficznego. Już jesteśmy po punkcie, gdzie mamy ponad 8 miliardów ludzi na świecie, to cały czas się będzie zmieniać, więc tej żywności będziemy potrzebować coraz więcej. I tak naprawdę potrzebna jest odpowiednia skala produkcji. My mówimy, że rolnictwo zrównoważone jest w stanie zabezpieczyć tą produkcję żywności. No i oczywiście jakość, jako konsumenci stawiamy na jakość, ale również dzięki stosowaniu standardów i certyfikatów, o tym troszeczkę później tutaj będzie więcej szczegółów, też jest to bardzo istotne. Kilka słów na temat korzyści. Rolnictwo zrównoważone daje oszczędności. Na przykład dobrym przykładem tutaj jest kwestia stosowania nawozów, gdzie dzięki rozwiązaniom cyfrowym, dzięki, nie wiem, stosowaniu odpowiednich praktyk rolniczych, czy chociażby badania gleby, jesteśmy w stanie zużywać mniej nawozów i na przykład, nie wiem, zamiast dwóch zabiegów wykonywać jeden, więc tutaj jest kwestia też na przykład emisyjności. Mówimy o ograniczeniu wpływu na środowisko, na klimat, o tym już mówiłam, ale na przykład uzyskanie większego wsparcia finansowego w ramach wspólnej polityki rolnej, która już rusza w styczniu. Tam też jest ponad 25 miliardów euro, które ma być wykorzystane między innymi na praktyki rolnictwa zrównoważonego. Tak jak wspomniałam na początku, bardzo dużo mamy w przestrzeni publicznej rozmów na temat różnych praktyk. I chcieliśmy też poukładać trochę dyskusję na ten temat, stąd między innymi z Koalicją Klimatyczną przygotowaliśmy taką infografikę na temat praktyk regeneratywnych, gdzie chcieliśmy pokazać właśnie, w jaki sposób te praktyki na polu są w stanie pomóc zapobiec zmianom klimatu, ale też obniżyć właśnie wrażliwość gospodarstwa na skutki zmian klimatu. I pokazaliśmy, jakie to są praktyki najważniejsze oraz jakie są korzyści stosowania z tych praktyk regeneratywnych. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby zamykać cykl i w taki sposób prowadzić praktyki na polu, aby można było korzystać z tego i w kontekście zapobiegania zmian klimatu, i w kontekście jakby obniżania właśnie tej wrażliwości gospodarstw. Z drugiej strony mamy zrównoważoną produkcję zwierzęcą. Również tutaj chcieliśmy wytłumaczyć, jak wygląda ten proces, że oprócz tej kwestii ekonomicznej dobrostanu zwierząt, bardzo ważna jest kwestia ograniczenia stosowania antybiotyków i również element emisyjności, czyli w taki sposób prowadzenie produkcji zwierzęcej hodowli, ale nawet też uprawy paszy, aby dążyć do ograniczenia tej emisyjności. Edukacja. Proszę Państwa, to jest wątek, o którym bardzo często rozmawiamy, że wszyscy jesteśmy świadomi zmian, które idą wraz z Europejskim Zielonym Ładem. Widzimy, jakie zmiany klimatyczne mamy w Polsce, ale również w całej Europie. Natomiast chcielibyśmy tak naprawdę jako stowarzyszenie też wyjść z informacją taką kompleksową, czym jest to rolnictwo zrównoważone. Przygotowaliśmy ASAP Akademię, to jest e-learning, który obejmuje 13 obszarów i bazuje on na przewodniku rolnictwa zrównoważonego ASAP, przygotowanym przez właśnie polskich naukowców i praktyków. I co ważne, ten e-learning jest bezpłatny, wystarczy się tylko zalogować i można korzystać z pełnej wersji. Tutaj Państwo teraz na ekranie znajdą informacje, z jakiego zakresu można znaleźć tutaj lekcje. Cały czas pracujemy nad e-learningiem, rozwijamy nowe tematy, które są kompleksowo, ukazują kwestie wszelkie dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu i to, jaki to ma wpływ na zmiany dotyczące właśnie w rolnictwie zrównoważonym. Kroki do zrównoważonej żywności. To jest bardzo istotna kwestia w związku z tym, że
rolnictwo zrównoważone tak naprawdę dotyczy całego łańcucha wartości. I z jednej strony jest właśnie edukacja, o której przed chwilą wspomniałam. Z drugiej strony mamy rolników, którzy stosują te praktyki rolnictwa zrównoważonego. Bardzo ważny udział w tym procesie mają przetwórcy, którzy również współpracują z dostawcami. Sprzedawcy, którzy powinni oferować z jednej strony produkty rolnictwa zrównoważonego, z drugiej strony również dbają o, w relacjach, jeśli chodzi o współpracę właśnie z rolnikami. Kwestia finansowania, o której też tutaj już panowie rozmawiali. Chodzi o finansowanie zielonych inwestycji w taki sposób, aby było oparte właśnie na biznesplanie, ale też uwzględniały różne strategie i ryzyka. Kwestia standardów, konsumenci, czyli my, jakie wybieramy produkty świadomie przy półce, oraz kwestia dialogu, czyli żebyśmy wszyscy rozmawiali na temat tego, jak to jest istotne. Od rolników, poprzez biznes, poprzez sieci handlowe, ale również z regulatorami. I tutaj kilka przykładów, bo tak naprawdę wszędzie mówimy o tym rolnictwie zrównoważonym, ale gdzie my możemy to znaleźć? Nie wiem, kupując na przykład frytki czy placki ziemniaczane, możemy trafić na takie, które są zrobione w 100% z, jakby w modelu rolnictwa zrównoważonego. Również zboża, na przykład jęczmień browarny jest wykorzystywany do, w produkcji piwa w Polsce. Warzywa czy owoce, tutaj na przykład jabłka, maliny, truskawki, ale również mięso i nabiał, gdzie również taka żywność jest produkowana z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, właśnie z kwestią ograniczania stosowania antybiotyków i również emisyjności. I jeszcze kilka na koniec cyfr z naszych dwóch raportów. Jeden dotyczył zrównoważonej żywności w Polsce, drugi bardziej szerzej na temat zrównoważonego rozwoju w branży rolno-spożywczej. I takie chyba najważniejsze wnioski, najważniejsze cyfry, że my jako konsumenci chcemy, aby sieci handlowe oferowały zrównoważoną żywność. Kierujemy się lokalnym pochodzeniem produktów, bo bardzo ważne jest to, że model rolnictwa zrównoważonego, on skraca łańcuchy dostaw, czyli korzystamy w tym momencie, wspieramy tutaj polską produkcję. Również Polacy chcą kupować zrównoważoną żywność, tak odpowiedziało 75% respondentów. A jeśli chodzi o biznes, o takich polskich liderów, to tutaj z jednej strony takie firmy pokazują, dbają o środowisko w łańcuchu dostaw i analizują różne dane oraz jakby sprawdzają standardy swoich dostawców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie za prelekcję. A ja do tej prelekcji mam kilka pytań, bo też przy zapisach na webinarium Państwo takie pytania do nas skierowali i kilka z nich chciałbym Pani przekazać i poprosić o wyjaśnienia. Pan Andrzej pyta, witam, jak taka produkcja zrównoważona i regeneratywna ma się do realiów polskiego klimatu i jak to wykorzystać? Myślę, że już z tego korzystamy. Bardzo dużo polskich rolników korzysta z praktyk regeneratywnych, z praktyk zrównoważonych, tylko tak naprawdę nie są tego świadomi. Boimy się trochę, nie wiem, certyfikacji albo takiego sprawdzania przez audytorów. Natomiast wiem z praktyki tutaj, z różnych rozmów, że na koniec wychodzi na to, że wszyscy są po prostu w nie najgorszej sytuacji, bo od lat prowadzimy w duchu zrównoważenia praktyki na polu. Więc tutaj nie ma się czego obawiać. Myślę, że po zapoznaniu się dogłębnie, jakie to są wymogi, okazuje się, że większość jest już albo bardzo zaawansowana, albo nie jest na pewno na początku drogi. Czyli nie ma się czego bać. Nie. Nie ma się czego bać. Drugie pytanie trochę do tego nawiązuje, bo pan Andrzej pyta, jak się to ma w realiach polskiego rolnictwa? No to myślę, że tutaj już odpowiedziałam na to pytanie, bo to właśnie jakby w Polsce jesteśmy w takiej sytuacji, chociaż jeżeli na przykład mówimy o nawożeniu, że tak naprawdę patrząc na Europę zużywamy dużo mniej w kilogramach nawozów niż jest to w innych krajach, więc jesteśmy tak naprawdę w dużo lepszej sytuacji, jeśli chodzi na przykład o wypełnienie celów Europejskiego Zielonego Ładu.
Kolejne pytanie, pan Krzysztof pyta, czy naprawdę ekoschematy i rolnictwo węglowe uzdrowią świat, jeżeli ze zmianą klimatu walczy tylko Europa? Czy może wyrządzi sobie ona w ten sposób większe szkody w rolnictwie i ograniczy produkcję żywności, a ludności na świecie przybywa? Rolnictwo węglowe to jest jeden z priorytetów jako ekoschemat przewidziany w polskim planie strategicznym i jest to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że pokazuje, jakie praktyki można stosować, żeby dostać za nie dodatkowe środki. Też niedługo będziemy mieć unijne ramy prawne dotyczące na przykład certyfikacji dotyczącej rolnictwa węglowego, więc to też będzie trochę skomercjalizowane. Natomiast w kontekście jakby patrząc jakby globalnie na temat, oczywiście to jest bardzo ważne, żeby nie prowadzić do takiej polaryzacji, no ale odbywają się różne konferencje, ostatnio COP26 i tutaj ważne są po prostu, ważny jest ten dialog, tak, i nie wiem, odpowiednie umowy międzynarodowe, żebyśmy po prostu nikogo nie zostawiali w tyle, a ja przypomnę, że ta transformacja ma być przede wszystkim sprawiedliwa. Dobrze. To wszystko, jeżeli chodzi o tą część naszego webinarium i prelekcję. Bardzo Pani dziękuję za to, że była Pani z nami, za wszystkie ciekawe informacje. A Państwa tylko zachęcę do tego, że można jeszcze zadawać pytania na czacie, odniesiemy się do nich w debacie. Lub jeżeli spłynie wyjątkowo dużo, nie będziemy w stanie dzisiaj na nie odpowiedzieć, to przekażemy je wszystkie Pani Małgosi i odpowiedzi na te pytania opublikujemy także na naszych łamach po webinarium. Ale gdyby ktoś miał jeszcze pytania na szybko, to gdzie może szukać informacji Pani Małgorzato? Na naszej stronie internetowej rolnictwozrównoważone.pl, a jeśli chodzi o edukację, to asapakademia.pl i teraz też uruchomiliśmy nową stronę dotyczącą zrównoważonej żywności. Dobrze, a zatem też tam Państwa zapraszamy. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Za obecność w naszym studiu.